Mistrz Adrian, szef całego zorganizowanego wypadu do Poznania. Po raz ósmy z rzędu, 11. edycja Wings for Life. Dla nas to wyjątkowe jak co roku wydarzenie. Cieszę się niezmiernie, że 60 uczestników ZISK Polska dołączyło do tego wydarzenia. Trzymajcie za nas kciuki, bo na pewno długo będziemy uciekać przed Adamem. Cześć, jestem Agnieszka. To mój debiut zarówno w biegu Wings for Life, jak i w pierwszy bieg w klubie biegacza ISK. Myślę, że to będzie niesamowite przeżycie, ponieważ to wyjątkowy bieg, gdzie meta będzie gonić mnie. No i oczywiście biegając pomagamy. Biegniemy za tych, którzy nie mogą. Cześć, jestem Adrian. To jest mój 5. albo 6. start w Wings for Life. Dla mnie ten bieg jest wspaniały, dlatego że jest podzielony na 3 części. Pierwsza to jest, kiedy biegniemy razem z całym tłumem, z emocjami. Druga część jest wtedy, kiedy biegniemy głową, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Trzecia część to jest końcówka biegu, kiedy biegniemy już sercem, bo wiemy, że biegniemy dla tych, którzy biegać nie mogą. Cześć, jestem Milena. Swój debiut w Wings for Life miałam już rok temu. Do klubu biegaczy ISK dołączyłam równo 1,5 roku temu za namową mojego kierownika Krzysztofa Najdychora. On też mnie tutaj zmotywował, żeby pobiec w tym roku. Cześć, jestem Kacper. Startuję w biegu Wings for Life pierwszy raz. Na co dzień nie biegam. Biegam tylko i wyłącznie raz w tygodniu za piłką. Jest to super inicjatywa. Biegniemy przede wszystkim dla tych, którzy nie mogą biec. Koło 30. No, dyszka żeby była. To będzie wyśmienicie. Plan 20. Oczekiwania? Dobrze się bawić. No, tak myślę, co na mnie dyszka. Tak z 8 km i skończę. Prawie 16. Niecałe 11, 10,94. 17,5. Prawie 8. 7 km, myślę, że to jest najlepszy mój wynik. 8 km mamy. Wielkie dzięki dla Was, biegacze z klubu Biegaczy ISK, za to, że byliście z nami w Poznaniu. Świetny dystans, świetna atmosfera, jak zawsze niebieska fala przetoczyła się Poznań. Wielkie dzięki i do zobaczenia na kolejnych biegach.